Dawno nie było vloga, więc dzisiaj dzień jedzenia. Pokażę Wam keto na redukcji i głównie o tym sobie pogadamy. Przepisy z mojego kursu Keto Redukcja, bo u mnie dzisiaj dzień majówkowy, więc jest trochę więcej czasu. Także lecimy, zapraszam. Majówka to jest taki moment, że wiele osób jeszcze chce schudnąć do wakacji, zrobić formę itd., itd. Dlatego też u mnie na stronie joannasalwa.pl macie promocję na wszystkie produkty razem z kursem właśnie Schudnij na keto, o redukcji, z ketostart z adaptacją i na jadłospisy. I dzisiaj Wam troszkę pokażę właśnie te moje przepisy, z których ja również korzystam właśnie z tego kursu. Także sobie przygotujemy jedzenie. Ja też zaczęłam trenować siłowo, trenuję z Jarkiem, żeby się zmotywować, i chodzę na treningi personalne, żeby przede wszystkim, żeby znaleźć czas w grafiku, bo teraz przy małej i ogólnie już trójce dzieci nie jest to takie proste dla mnie i przy pracy zawodowej. Także będzie też koktajl po treningu, pokażę Wam trening, trening jest mega i mam nadzieję, że Wy też kiedyś Jarka poznacie, może zrobimy jakieś Keto Camp, bo już od jakiegoś czasu chodzi mi to po głowie. No i cóż, i właśnie w ten sposób sobie dzisiaj podziałamy. Jeżeli chodzi o kaloryczność, to na redukcji, bo o tym dzisiaj będzie mowa, zwiększamy białka, trochę zmniejszamy tłuszcze, szczególnie tłuszcze nasycone, o tym też Wam już nieraz mówiłam. I u mnie ta kaloryczność to jest 1800-2000 kilokalorii, czasem trochę więcej. Nie ukrywam, że ja tego tak dokładnie nie liczę, bo pewnie takiej super formy do lata nie zrobię jeszcze po ciąży, natomiast no nie jest to mój priorytet. Natomiast ja też karmię piersią, więc tutaj jakoś też nie schodzę bardzo z tą kalorycznością i nie jem 2 posiłków tak jak jadłam dawniej, bo przy karmieniu jednak potrzebuję jeść częściej. Także u mnie to będą dzisiaj 3 posiłki, tak naprawdę 2 główne, koktajl, no i jeszcze pewnie wpadnie kawa, także różnie to u mnie wygląda, ale żebyście mieli jakby obraz właśnie proporcji, no to w ten sposób będziemy działać. Powoli zaczyna się sezon szparagowy, dlatego dzisiaj jajka sadzone ze szparagami zrobimy. Szybkie śniadanie. Nie zawsze mam ochotę na jajka i też niecodziennie staram się je jeść, bo można się na nie łatwo, szczególnie jak się jest alergikiem, gdzieś uczulić. Ale dzisiaj myślę, że jest ten dzień, kiedy jajka są dobrym pomysłem, także jedziemy ze śniadaniem. Jeżeli chodzi o kiełki i też właśnie awokado czy różne ekologiczne warzywa i owoce, to od niedawna jest opcja zamawiania ich na eSuperfood i do mnie właśnie wczoraj przyszła dostawa. Tak jak teraz, go! Wyciskamy. Spięcie mocy, brzuch, go, go, bez kołysania, hop! Tak jak teraz. Koktajl po treningu. Po treningu zrobimy borówkowe keto smoothie. Mam jeszcze borówki zamrożone z ogrodu, tam są borówki, znaczy jeszcze nie ma, ale mam jeszcze z zeszłego roku i dodatki. Nela śpiewa w tle. Ja korzystam z pogody i w ogóle wychodzenie na świeże powietrze też jest mega ważne. Zresztą nie sama dieta jest tak naprawdę istotna, jeżeli mówimy o w ogóle zdrowym stylu życia czy o odchudzaniu. Dlatego też w moich kursach macie także właśnie rozpisane plany treningowe, mamy kwestie związane z wypełnianiem dziennika, pozytywnego nastawienia, takie kwestie mentalne. Tymek, obawiam się, że jesteś trochę za wysoko. Na obiad jest łosoś, bo to jest coś, co można rano rozmrozić, jak się wcześniej nie wykonało zadanie, nic nie przygotowało. I zrobimy grillowanego łososia w sezamie. Mam prawie wszystko, okazało się, że nie mam pomidorów suszonych, dlatego wjadą dodatkowo kapary. I już dawno miałam spróbować ryż z serca palmy, więc sobie zrobię do tego. Tym samym podniesiemy trochę błonnik, którego tutaj jest 6 gramów. No a mi zależy na tym, żeby tego błonnika było dość sporo. Także jedziemy z szybkim obiadem. Ryż nie wygląda jakoś super zachęcająco. Mam nadzieję, że będzie lepiej smakował niż wygląda. Zobaczymy. Co wam powiem, no troszeczkę uratował sos sojowy, ten ryż z serca palmy, ale na pewno nie będzie to moja ulubiona propozycja ryżu, wolę chyba ryż z kalafiora. Brakuje pomidorów ewidentnie, no ale damy radę.